Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Rome 2 Total War. I jak widzicie, zmieściłem się do tego 10 roku przed naszą erą. Wszystko jest uporządkowane, jest żarło, dochód nawet większy niż się spodziewałem. Chociaż jeszcze nie do końca stworzyłem te legiony. Dlatego myślę, że 3,5 tysiąca powinno wystarczyć na to, żeby wszystkie legiony uzupełnić. Taki kurwa desant, o jakim im się kurwa nawet nie śniło. I cenów zmieciemy z powierzchni ziemi. Dobra, z tego co ja pamiętam, to ja chyba musiałem zrobić tutaj turę już. Tak, my musimy zrobić turę. Kurde, zobaczymy, czy jeszcze możemy jeszcze jeden legion wybudować. Chociaż w sumie nie sądzę, żeby Buri jakoś była nastawiona wrogo, bo pasek jest chyba 80 do 20 dla mnie. Jeśli chodzi o potęgę, więc... Ale będziemy musieli tam jeszcze w tym, jak to się nazywa, nie pamiętam tego miasta, Visconti czy coś. To mam taki oddziałek mały i tam trochę dobuduję wojska, żeby chociaż coś na buntowników było. Bo tak zostawiać, opustoszyć całe imperium, to musi coś strzec chociaż tak ochłapowo, ale strzec. Bo tutaj chwila nieuwagi, coś może wybuchnąć. Może jakaś zdrada być Iberów, też to wątpię. Akcja pokonana, Kapadocja. Antoniusz się rozpędza. Cofny marsz. Zobaczymy. Nie możemy. Tylko... Czy jest to? Vesontio. Nie Visconti, tylko Vesontio. Tak, nie musimy forsywnego marszu brać. To już tutaj się obkupimy. I standardowo weźmy taką mniejszą oddział po prostu. O. Myślę, że taki oddział w zupełności wystarczy, aby stłamsić rebelię. O, w 42 żarcia jeszcze w sumie podejdzie, bo wszędzie, żebym naprodukował... O, właśnie, zrobiłem zmianę. Z Horreum zamieniłem na Latifundium. W ogóle nie zauważyłem, że żarcie po ulepszeniu tych... Wezmę, które będę gadał. Po ulepszeniu tych... jak to się kurwa nazywało? Ulepszeń, bo update'ów, coś w tym stylu, technologii. Żarcia na jeszcze nowszy model budynków, w ogóle nie dostawałem żarcia, a żarcie szło krucho i będzie szło krucho, jeżeli bym nie zmienił tego na właśnie pola te wielkie. Chuj, że one zabierają akurat 6 ładu publicznego, ale dają 15 żarła, jedno. Dlatego musiałem to zrobić i w sumie zajebiście, że to zrobiłem, bo żarcia, jak widzicie, jest teraz od cholery, a tam, gdzie ład zszedł, zlazł, spierdolił, to mogę sobie pobudować jakieś budynki na ład publiczny i wszystko będzie gitara. Albania Kaukaska, kurwa. Czy to jeszcze żyje? Gdzie to w ogóle kurwa jest, że to jeszcze żyje? Bo tutaj skordyskowie padli, dakowie się pojawili, znowu padli ci. Już chyba piąty raz mi wysyłają pakt o nieagresji, chyba przeczuli coś, że inwazję robię na nich. Także no... Dzieje się, Roxolanowie padli. Preferring the axe's edge as an argument. So listen and then agree. Ye have the... Dobra, przynajmniej będę mógł wyleść wam na prowincję i was rozstykować. Dobra.
No zasięg ma. Lud plebei. Gdzieś ten z dziesiątką. Tutaj, jaka zima. Flewium wszystko jest git, ta. Ale pięknie, to jeszcze 50 tysięcy kasy mamy, no kurwa, to się to teraz bogactwo. Okej, wyłączamy tryb forsownego marszu. Czym się różnią? Wezmę tych. Chociaż tutaj ta będzie na zajmie jeszcze. Które? Dobra. Wielka mobilizacja. O cholera. No dobra, to ci idą już. Ci też są gotowi, to też już mogą iść. Ci z chlebem one za tutaj zesantują się, więc nie trzeba tutaj nic robić. Mam jeszcze legion tutaj. No tutaj jest gotowy już od dawien dawna na taką wyprawę. To w sumie można jeszcze pierdyknąć trochę oddziałków. O, ten oddział będzie służył, tutaj zbudujemy oddział do ataku na Hiszpanię. Ale konkretnie pierw Getulów rozwalimy sobie. Jeszcze czas jest, to nie musimy tutaj jeszcze nic produkować. Można pobudować te pierdoły. Nowa Kartagina. I Bosim. Saguntum. Okej. Massaria. Tak, dobra. Robimy turę. Jeszcze 9 lat. Zobaczymy, czy coś pokaże nam gra, że się coś tam rozpowszechnia. Chrześcijaństwo i te wszystkie pierdoły. Jestem ciekawy. W sumie już jesteśmy... Teraz się właśnie dzieje podział na Cesarstwo Wschodnie i Bizantyjskie. Spójrzcie w sumie. Antoniusz ma już cały wschód, prawie. A ja mam cały zachód prawie, no. Coś idzie w tym kierunku. Trakowie wypowiedzieli wojnę Pontowi. Podwyżka populacji. Ty tak, o, akurat tutaj ład się spieprza. Tylko co mamy zbudować? Ład jest plus 8. Wzrasta. Prawda.
Ale... Tak, to handel jeszcze. Tam otwory i te pierdoły. No albo... To chodziki, proszę. Okej. I do mostra. Co za się tutaj? Nie chce wam się, czy co? Czyli tak, mamy 3, 4, 5 legionów na inwazję. O, kurde! To może być piękna bitwa. To mogą być piękne bitwy, po prostu piękne. Ariminium. Powiem wam, że tutaj słaby ład publiczny jest. Zamienię to na to. O, srak, kozy to trzeba dobudować. Tak, nie też ma być ład ekstremalny. Dobra. A, robimy turę. Przez 9 rok przenoszymy. Antonios. Rome of Antonios. Armenia. Podobno była tam bardzo dużo terenów miała Armenia, ale Antonius coś ich ciśnie. Zresztą nie dziwne, bo już też pewnie pretorianów ma. Więc tych ich górali to on może tam zeszlachtować jak wieprzy. Zobaczymy jak z cenami, my sobie poradzimy. Are you honest warriors who will come to brother's aid? No, badałączy tam. Traków zawsze można mieć dobrych, dobrych sojuszników. Co to był za dźwięk? Próba zabójstwa Oktawiana? Żonę Oktawiana zabili? Teraz kto to zrobił? Ktoś śmielił się! Mogę spróbować zabić w ogóle. Yo, command. Tryb zasadzka. Czy nigdy nie miałem tej akcji takiej, że kuli ognistych bym musiał użyć? Dobra, nic więcej nie podążę. To więcej. To ci to tam 6 legionów będzie. Mogłem wysłać 8, ale dobra, tam jeden musi tutaj siedzieć. Okej. Okay. To robimy turę. Żarcia jeszcze więcej. 65 żarcia. Pff.
Można budować budynki jak w skurwysy na to żarcie teraz. Wszystko można budować, co zeżre żarcie. Dumnani. Pierwszy rozwalimy dumnów. W ogóle się tak desantujemy przy Isce wszystkimi praktycznie. Od Iski będziemy szli tak na północ. I na końcu tam Irlandię sobie przyjmiemy. To jest tam mało ważna wioska, ale zawsze. Zawsze musi być ta wioska tam w moich tenach. Nie będę... Nie mogę, nie lubię mieć takiego tam wioseczki obok mojego całego imperium. Dlatego Iberia sobie zasmakowała troszkę moich terenów, ale już niedługo, możecie mi wierzyć, się pożegnają z tym miejscówką. Jak i ze swoją Hiszpanią. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. These people trouble even the gods. I beg you, march against them before it's too late. Tutaj są Kaukazy. Daleko mam do wschodu, więc możemy sobie prowadzić te bitwy. Wojny raczej. Dyplomatyczne. Popierdolę. Będziecie mi mówić, co ja mam kurwa robić. Armenia. O ja pierdolę. W Sycylii. Co my tu możemy? Handel! Dla takich miastach portowych to tylko handel. Aleria? O nie. Za mało. Ładu. O, tutaj się zrobiło i tutaj tak mówiłem. To. Ja się nawet ład daję. Ło, popatrzcie. To też pierdolnim. Ale co? I se to też pierdolnim tutaj. Wszystko w drogę się robi. Wsiadać już na statki. A braci zaatakują spokojnie tam, tutaj gdzieś wylądują. Oni będą odpierać od wsparcie z tamtej strony, gdy my będziemy przyjmować ich tutaj najważniejszą część. O, ale tu się szykuje! Kurtyna! Dura! Tylko zawsze ten Antoniusz musi najdłużej tą turę przeciągać, no zawsze. Sława. Świetnie. Katilla. Dacja Boria, to tam mnie też nie pochodzi, dacja długo nie pożyje. Zima, a my lądujemy. Nie sprzyjają nam te warunki. Ale cóż. To myśl. Córka spodziewa się dziecka. Księga, że nie zeznałeś, tylko myślę, że dziecko jest darem pucha wojny Marsa. Fuck. Na Hibiu trafił. Legiony płyną, który to teraz może płynąć jeszcze dalej.
Ten pewnie. Ego trwa. Jest 19. Oś ty w morty. Batea. Egipt to przecież wszystko przejął. Czekaj. O, na przykład Albanii pokazki. Zobaczymy przynajmniej, gdzie ta Albania jest. I jak sobie żyje. Trakowie wszystkim wojny wypowiadają. Co oni popierdoliło ich? O. Słodko. Albania to bez kresu. Gdzie to się tutaj potworzyło? Okej. No to zaczynamy. Przyjmiemy dumną, wtedy już mogę tamtym legionem będę ruszał. Zaczęło się! Drugi legion, pierwszy na... wylądował w Brytanii. No kurde, aż mi się nie chce czekać, no! Te tury tak długo lecą. Tury to więcej czasu zajmują. Więcej tura leci niż ja gram. To muszę zostawić się, bo jakby jakaś dyplomacja była, to przynajmniej ją będziecie widzieć, co coś do mnie mają, jakaś wiadomość, coś w tym stylu, ktoś zaatakował i te pierdoły. Bym mógł uznać te. Co już obronne, tak? Tak szprechacie do mnie? Niby można, no. Po 3000 u mnie to tam jest pikuś. Mało jest tych frakcji, a długo leci, cholera. Jezus, no po prostu rozgłos, kurwa, ja tu inwazję prowadzę, a nie pieprzone rozgłosy mi tu. Korupcję, kurwa, szerzą. Jeden z naszego rodzaju został porwany przez piratów. Serio, kurwa? Będę ci zażądali za mocnicę sprawitego okupu.
jestem szanowany. Ale przydałoby się więcej, czyli... Tak. To by się przydało. Okej. Robimy trochę miejsca. Tam się mogły tutaj... Wszystkie legiony mogły wcisnąć. Okej, jest tutaj na zero. Nie ma co peniać. Puri ma tutaj teren, tak? Aha, bo tam już nic nie ma. To jest trochę dupnie zrobili, bo mogli tu jakiś rusków dać jeszcze. Ale to takie jedna wielka chmura i koniec mapy i jeszcze w takim miejscu koniec mapy zrobić, no. Trochę stupczyli to. Tak samo tu mogli jakieś tam... Wszystko mogli dać. Tak samo... No dobra. Tam tu już naprawdę nie ma nic do odkrycia, ale... Tutaj no mogli coś dać, mogli. Tura! Chociaż jedną bitwę, tą stoczmy chociaż bitwę o tą wiochę, no. Chociaż nie mogę tam wszystkimi legionami podbić. Bo będę miał takie lagi. Szok! Że ta bitwa w ogóle przyjemna nie będzie, a ma być właśnie zajebista. On my signal, unleash hell. No dawać. Ja pierdolę. Kurwa, wszystkim żony zabijają? Dobra, skończmy już ten. Buri, co by tutaj się panoszy? Aha, u nich byliśmy, dobra. Jeszcze żarcia nie mają. Ale bieda. Jezu, jeszcze, a nie, dobra. Jeszcze bardziej to można wszystko ulepszyć, ale... Nie ma ładu. No trochę lipnie jest, jak nie ma legionów. Jest to zauważalne. Czy tu jakie te... On the move, commander! Make our path is blocked. That path is blocked. We hunger for battle. March! At your command. Good. Our warriors grew restless. Siege to the settlement! W sumie można walczyć. 4000 na 3000 to... Mam nadzieję, że nie powinno być to 12 tur, żeby przejąć osadę. Nie! To musiał 4 chyba lata czekać, bo tutaj tura to są... 3 tury to jest 1 rok, to 4 lata bym musiał czekać na to, żeby przejąć jedną pieprzoną wioskę. Nie. Legionaries! Dun 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 d
Nie chcemy deszczu. Nie chcemy deszczu. Mgła? Chuj tam mgła może być. Co? No nie pierdolcie. Czy będą się desant robić jeszcze? No trochę bieda. Kurwa, jaka dziwna ta wioska jest. Fuj, dziwna. W sumie nawet nie wiem, jak tutaj się kurwa rozmieścić na tą wiochę. Wszyscy pójdą tędy albo tędy. Więc stoimy w sumie jak stoimy i lecimy. Flota mam, no nie. Już tu mieli nam pomagać ci z tyłu. A nie ci z przodu. Z morza. Tam co? Muszę nim jak najszybciej tutaj. Tutaj gdzieś wylądować. Granica plaży zabezpieczy. I tam płynie ich i płynie. To jeszcze nie wszyscy pewnie, no nie wszyscy. Jeszcze trzy okręty chyba. Serio? Dobra, są tutaj. Legiony, nie stać. Nie rozpalił, jakby tym samym, tym legionem ich rozpalił. Co jest? Oj, tu będzie jedna wielka kupa. Jeśli chodzi o walkę.
Understood. Advance at speed. First cohort. Oh, that's the first bit of the time. Boże, nie ruszać się wszyscy naraz. Wy stójcie, ja będę tylko manewrował, bo za dużo laki będą. Kolejne kaporty. Oni powinni uciec już nawet jak byśmy byli biegli. Co tu się dzieje? To można było pięknie teraz nagrać jakieś takie nasze ujęcie. No, kurde. Nie teraz. Ale tu zrobili miejsce, że się iść. O, to się skończy za nim. W ogóle zareagują. Thank you.
te oddziały wystarczą, żeby zniszczyć tych, więc tam się nawet nie muszą lądować. Tu już się robi tu zwyczajna rzeź. Dostał z dzidy. Pieprze, ile jest tych barbarzyńców? Cały czas u nich ucieka, bo oddział cały pada. Cały czas z jakimiś nowymi oddziałami przebiegają. Na znaczenie. Z mieczami tam pozabijaj to. Wszyscy spieprzają. Zwycięstwo zdecydowane. 4000 ludzi, a grypa 1000 straciliśmy, 3000 prawie zajebaliśmy. Świetnie, świetnie. 350 piena kohorta rozjebała, no epicko. Dobra, bitwa dobra i taką jedną bitwą zniszczyliśmy całe plemię.
moi. Teraz czas na Icenów. Nie będzie ciężej. To już nie będzie zwykła piechota z uczniami. Tam jeden z floty wrócił. Jaka miazga w ogóle. Iska przyjęta. Ale to nie koniec! Tam jeszcze jedna cała flaga jest. Którzy mają najwięcej? Okej. Już można powoli płynąć. Dobra, na tym skończymy nasz odcinek. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym. Yo!